Żeby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, zaloguj się do serwisu iPKO. Wejdź w ofertę, pożyczki i kredyty, kredyt hipoteczny, kontynuuj online. Jeśli masz formularz informacyjny przygotowany dla Ciebie przez doradcę, skorzystaj z wyszukiwarki ofert. Kliknij Przejdź do wyszukiwarki. Upewnij się, czy spełniasz wymagania. Wybierz ofertę, z której chcesz skorzystać. Zweryfikuj swoje dane i uzupełnij dane dodatkowe. Jeśli składasz wniosek dla dwóch osób, dodaj też informacje o drugiej osobie. Sprawdź, czy dane są poprawne. Wybierz cele kredytu hipotecznego i uzupełnij dane kupowanej nieruchomości. Sprawdź szczegóły kredytu. Podaj kwotę wkładu własnego. Upewnij się, że dane są poprawne. Sprawdź szczegóły propozycji kredytu hipotecznego. Podaj numer konta do spłaty i wpisz dzień miesiąca, w którym mamy pobierać ratę. Jeśli skorzystasz z dodatkowych produktów, obniżysz cenę kredytu. Dane na ekranie zostały ustalone z Tobą podczas Twojej rozmowy z pracownikiem banku. Uzupełnij informacje o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych Twoich i drugiej osoby, jeśli składasz wniosek wspólny. Przeczytaj i zaznacz oświadczenia. Sprawdź, czy dane podane we wniosku są poprawne. Gdy wypełnisz wniosek, prześlij nam potrzebne dokumenty. Możesz to zrobić później w serwisie iPKO w Moje sprawy wnioski złożone lub od razu. Kliknij Dodaj dokumenty teraz. Dodaj dokumenty i kliknij Przekaż do doradcy. Jeśli składasz wniosek dla dwóch osób, dodaj dokumenty wszystkich wnioskodawców.